Cześć, tym razem pokażę Ci, jak zrobić takie coś, czyli jak dodać kurz do dowolnego obiektu w Blenderze. No to zaczynamy od takiej sceny. Mam tutaj takiego kotka i zrzucę na niego kurz, żeby wyglądał na takiego starszego. Wszystkie obiekty, jakie dzisiaj będę pokazywał, mam z dodatku Blender Kit u góry. Wpisałem po prostu figurka, kliknąłem oczko i tutaj jest ten kod, którego dzisiaj będziemy używać, więc Ty też możesz to wszystko ściągnąć. Z lewej strony mam edytor nodów, w którym mogę zmieniać kolor materiału, czyli zmienia mi się kolor kota z prawej strony. Ale to już pewnie wiesz, więc przez to nie będziemy przechodzić. A jak nie wiesz, to też zrobiłem o tym film, więc szybko możesz wszystko nadrobić. Na samym początku, żeby zrobić kurz, przejdę sobie gdzieś tutaj z boku, wcisnę Shift A, żeby dodać nowego noda. I tym nodem będzie node Texture Coordinate, tutaj. Klikam na niego i dostaliśmy coś takiego. Gdy teraz wcisnę Ctrl, Shift, lewy przycisk myszy, to będziemy mogli klikać na ten node i z prawej strony będzie nam się pokazywało, co robią te wszystkie wyjścia. Jeżeli nie masz czegoś takiego, to wejdź w Edit, Preferences, Add-ons i tutaj włącz sobie dodatek o nazwie Node Wrangler. Wystarczy to włączyć i już wszystko będzie działać tak jak u mnie. Więc tutaj właśnie będziemy potrzebowali wyjścia Normal, który mówi, z której strony jakby pada światło na ten obiekt. Tylko że musimy mu powiedzieć, żeby nam dawał tylko i wyłącznie światło padające z góry, czyli tam, gdzie będzie się osadzał kurz. Więc wcisnę sobie znowu Shift A, przejdę w Converter i wybiorę tutaj Separate X, Y, Z. Czyli rozdzielimy teraz kanały. Mamy kanał X, pada z tej strony, mamy kanał Y, pada z tej strony i mamy kanał Z, który pada z góry. Czyli dokładnie to, o co nam chodzi. Na razie jeszcze tutaj nie ma kurzu, ale już mamy tą pierwszą maskę, tą pierwszą warstwę, z którą będziemy pracować. No to teraz możemy spróbować dodać do tego jakąś teksturę, żeby to nie wyglądało tak płasko jak teraz. Do zdobycia tekstur kurzu polecam przejść na stronę 3dassets.one i tutaj wpisać po prostu sobie dust. Wtedy dostaniemy masę różnego rodzaju tekstur kurzu. Ale oczywiście, jeżeli masz własną teksturę z jakiegoś innego miejsca, też możesz jej użyć. Jak już masz pobraną jakąś teksturę, to po prostu klikasz na nią, przeciągasz i upuszczasz tutaj w Blenderze. Teraz musimy połączyć tą maskę, którą stworzyliśmy wcześniej, z tą teksturą. Czyli teraz po prostu, mając oczywiście dodatek Node Wrangler, klikam Ctrl, Shift, prawy przycisk myszy na Separate X, Y, Z, przeciągam na Dust i upuszczam. Dzięki temu dodał nam się Node Mix, który miksuje te dwie warstwy. Tylko tak jak widzisz, dodał nam się mix z X-a, a my chcemy zmiksować z Z, czyli to, co widzimy tutaj. I teraz jak wcisnę Ctrl, Shift, lewy przycisk myszy, zobaczymy, co się tutaj stało. No, nie wygląda to zbyt fajnie, więc musimy mu teraz powiedzieć, żeby te plamy kurzowe dodawał tylko tam, gdzie jest ten biały kolor u góry. Dlatego zmienię sobie tutaj tryb z Mix na Multiply. I teraz to wygląda lepiej. Przeciągnę faktor na 1 i widzisz, że tekstura pojawia się tylko tam, gdzie była nasza poprzednia maska. No i teraz przejdę sobie do mojego Principled BSDF, czyli głównego shadera, nasz główny kolor, i go zduplikuję po prostu. Shift D. Teraz mamy dwa shadery. Ctrl Shift, lewy przycisk myszy, tak wygląda jeden shader. Ctrl Shift, lewy przycisk myszy, tak wygląda drugi shader. Tego będziemy musieli przerobić na materiał kurzu, czyli dam mu biały kolor i dużą chropowatość. To jeszcze nie wygląda jak kurz, ale gdy teraz wcisnę znowu Ctrl Shift, prawy przycisk myszy, przeciągnę między tymi dwoma shaderami, stworzy mi się node Mix Shader, czyli miksujemy shadery tak jak wcześniej miksowaliśmy sobie tutaj tekstury. Biorę ten Multiply i podłączam bezpośrednio do Mix Shader. I teraz tak jak widzisz, to co jest w tym materiale na dole, to co jest w tym shaderze na dole, jest wyświetlane tam, gdzie była maska. A to co jest w tym shaderze u góry, jest wyświetlane tam, gdzie nie było maski. No i można powiedzieć, że już skończyliśmy, ale oczywiście można to jeszcze bardziej dopracować. Czyli przejdę do naszej tekstury w tym miejscu i wcisnę Ctrl T. Wtedy pojawią się takie dwa nody i nie musimy w ogóle interesować się, co robią te nody. Ważne, żebyśmy przeszli tutaj do skali, kliknęli na to, przeciągnęli w dół i teraz w prawo. Dzięki temu będziemy zmieniać rozmiar tego kurzu tutaj. Jak widzisz, jak tutaj przeciągnę, wpiszę 1, kurz będzie bardzo duży. Gdy przeciągnę i wpiszę na przykład 8, kurz zrobi się bardzo mały, dzięki czemu wygląda według mnie sporo lepiej. Tylko mamy jeszcze jeden problem, bo kurz nie wygląda w ten sposób. W rzeczywistości kurz jest bardziej widoczny na obszarach, na które patrzymy pod dużym kątem, tak jak teraz to widzisz. I to również możemy odtworzyć w Blenderze, bo u nas tego jeszcze nie ma. Żeby to odtworzyć, dodaj oczywiście nowego noda, czyli wciskam Shift A, przechodzę do wyszukiwarki i wpisuję Fresnel, czyli Fresnel. To jest taki efekt, możemy go zobaczyć, Ctrl Shift, lewy przycisk myszy. Gdy patrzymy na obiekt, to pod dużym kątem on będzie jaśniejszy.
a pod małym kątem, tak jak tutaj, będzie ciemniejszy. Więc to możemy wykorzystać do zmiksowania z naszą maską tutaj. Więc teraz po prostu przesuwam tego Multiply, klikam Ctrl Shift prawy przycisk myszy i miksuję Fernel Separate XYZ. I dzięki temu teraz znowu to możemy ustawić na Multiply, dać faktor na 1, czyli moc tego efektu na 1 i oczywiście podłączyć tutaj Z zamiast X. No i teraz mamy dokładnie ten efekt. Tak jak widzisz, na krawędziach jest ten efekt dużo mocniejszy, a tutaj jest dużo słabszy. No i już prawie skończyliśmy. Powinniśmy dodać jeszcze jeden node, dzięki któremu będziemy mieli kontrolę nad tym, ile tego kurzu się osadza. Czy tego jest dużo, czy tego jest mało. Czyli taką moc kurzu. Wcisnę sobie Shift A, wejdę w Search i wpiszę sobie Gamma. Tego noda Gamma po prostu wsadzę tutaj pomiędzy Separate XYZ a Multiply. W tym miejscu. Klik i wskoczył nam w odpowiednie miejsce. I teraz, gdy będziemy sobie klikać tutaj za suwak gamma i go przeciągać, to zobaczysz, że będziemy kontrolować mocą tej maski. No i ustawiając tutaj jakąś wartość, na przykład taką, możemy teraz to wszystko spiąć. Czyli po prostu ten multiply podłączam z powrotem tutaj, tak jak to wcześniej odpięliśmy. I to powinno iść tutaj do Mix Shader, sprawdzam jak to wygląda. I tak jak widzisz, zbiera się tutaj troszeczkę tego kurzu. A gdy wrócę sobie do mojego gamma i zmniejszę trochę tą moc, to tutaj on się zdecydowanie zwiększa. No i teraz mamy kontrolę nad tym, ile tego kurzu jest w którym miejscu. Czyli to jest dosłownie wszystko, czego potrzebujesz, żeby zrobić tego typu kurz na dowolnym obiekcie. Tylko że to może być trochę denerwujące, żeby za każdym razem podłączać te wszystkie nody, co nie? Dlatego Blender ma coś takiego jak grupy nodów. Jak zaznaczysz wszystkie te nody tutaj i wciśniesz Ctrl G, to stworzy się coś takiego. To jest właśnie grupa nodów. Tutaj mamy wejście do grupy nodów, a tutaj mamy wyjście z grupy nodów. Jak wcisnę teraz Ctrl Tab, to wyjdę z tej grupy nodów. I teraz wszystkie te nody, które przed chwilą widzieliśmy, teraz są w tym jednym małym nodzie. I możemy tego używać w dosłownie każdym obiekcie. Jeszcze raz wejdę do tego, wciskając Tab. I możemy sobie coś podłączyć do tego Group Input, żeby mieć po prostu możliwość kontroli nad tym i dopasowania do dowolnego obiektu. Czyli teraz do tego Group Input muszę podłączyć wszystkie rzeczy, które chcę edytować. Na pewno będę chciał edytować gamma, więc klikam to, przeciągam i upuszczam tutaj. Chciałbym jeszcze kontrolować rozmiar naszego kurzu, więc biorę Scale i podłączam tutaj. I teraz jak sobie wcisnę Ctrl Tab i zobaczysz, że tutaj mamy te dwie właściwości, które przed chwilą zrzuciliśmy. Mogę kontrolować gamma i mogę kontrolować rozmiar tego kurzu na naszym obiekcie. I dodatkowo mogę to zrzucić teraz na dowolny inny obiekt. Czyli jak wyłączę sobie tego kota i na przykład włączę sobie ten telefon, to mogę kliknąć sobie na ekran tego telefonu i tutaj zrobić dosłownie to samo. Czyli zduplikuję sobie ten materiał, który jest w tym miejscu, ustawię go na biały, tak jak to robiliśmy wcześniej, zmiksuję ze sobą dosłownie tak, jak to robiliśmy wcześniej. I teraz tak, wciskam Shift A, Group i tutaj Node Group. Czyli tą grupę, którą przed chwilą stworzyliśmy. Klikam, przeciągam i podłączam po prostu, tak jak wcześniej, do Mix Shader. No i od razu widzisz, że tutaj się wszystko pojawiło. Czyli możemy teraz kontrolować na przykład rozmiar tego kurzu. Pyk. I wygląda już zupełnie inaczej. Tylko jeszcze nazwa tego noda jest dosyć słaba, co nie? To się nazywa Node Group. A fajnie by było, jakby ta nazwa mówiła w ogóle, z czym my pracujemy. Żeby ją zmienić, po prostu rozciągnij tego noda tutaj i tutaj, gdzie jest ten Node Group, kliknij i nazwij to jakoś. Ja nazwę to na przykład kurz. I to tyle. Teraz mogę sobie wyłączyć również ten telefon, włączyć sobie jakieś inne obiekty, na przykład takie, i w tym miejscu wykonać dosłownie to samo. Tylko tym razem jak przejdę do grup, to tutaj już będę miał grupę kurz. Więc po prostu ją przeciągam, wrzucam tutaj i dostaliśmy kurz na naszych obiektach. Więc tym szybkim mykiem możesz zmienić ładny, czysty obiekt na jakiś stary i zakurzony. A praktycznie jedyne co robisz, to podłączasz jednego noda. I to wszystko.